Małgorzata Graczak, jestem nauczycielem języka polskiego. Od 18 lat pracuję w szkole podstawowej w Dębskiej Woli. Jest to mój już kolejny projekt z CEO, ale pierwszy o takim charakterze, który nie przynosi jakichś trwałych rezultatów materialnych, ale w zamierzeniu miał przynieść zmianę w myśleniu. Nazywam się Magdalena Krajs i jestem realizatorką, twórczynią działań edukacyjnych. Działam w obszarze sztuki współczesnej i designu. Do Dębskiej Woli przyjechałam, żeby zrealizować projekt Miło. Nie od początku miał on taką swoją nazwę, ale po pierwszej wizycie tutaj okazało się, że jest to miejsce bardzo miłe, a grupa, z którą przyszło mi pracować, czyli klasa 5B, jest wyjątkowo sympatyczna i pozytywnie nastawiona do obcych, nieznanych im osób, bo tak naprawdę tego na początku miał dotyczyć projekt, czyli braku tolerancji, niechęci, zamknięcia na innych i obcych. Jednak szybko okazało się, że tego w tej klasie nie ma, więc warto było przekuć ich pozytywne nastawienie, przekuć je w działanie o charakterze takim miłym i sympatycznym. Poprzez szereg takich działań warsztatowych starałyśmy się dzieciom pokazać, że lepiej, łatwiej, milej jest być razem, jest patrzeć na siebie z ciekawością, z otwartością, a nie przez pryzmat różnic i tego, co nas dzieli, czym się od siebie różnimy i jakby wytykać sobie to, żeby to stało się podstawą do wytykania sobie tego palcami. Inspirowaliśmy się działaniami twórców współczesnych, którzy w swoich działaniach, w swoich realizacjach wykorzystują kolor różowy. On zainspirował nas też dlatego, że klasa, z którą pracuję, mówiła przy okazji pewnego ćwiczenia o tym, że jest to kolor odważny, energiczny, energetyzujący, ale przede wszystkim jest to kolor, którego nazwa zawiera się w słowie różnorodność. I na tej różnorodności też, o tej różnorodności chcieliśmy też opowiadać i na nią wskazywać. W trakcie naszych działań zrealizowaliśmy warsztaty, podczas których tworzyliśmy koszulki. Ja też mam taką koszulkę na sobie. Na nasze koszulki trafiły hasła, które zawierają w sobie słowo miły w przeróżnych odmianach, wariacjach i różnych słowotwórczych kombinacjach. Oprócz tego powstały banery czy takie transparenty, które zawisną w szkole w różnych miejscach. Rozmawialiśmy też o różnych książkach, które dotyczą tematu różnorodności, tolerancji i które też mogą się przydać uczniom tej szkoły. Ważnym elementem naszego podsumowania i działania tutaj w Dębskiej Woli jest również posadzenie miłożębu japońskiego. Miłożęb wziął się z tego, że oczywiście ma w sobie słowo miło, które jest hasłem projektu, ale też sadzimy to drzewo, dlatego że w Dębskiej Woli jest już kilka ważnych dla tej szkoły drzew, które są zasadzone tuż przy szkole, więc będzie to kolejne drzewo, które pozostanie jako taki pomnik, wspomnienie, który ma przypominać o tych ideach, o tych wartościach, o których sobie tutaj rozmawialiśmy. Pierwsze działanie, które zrealizowaliśmy, to była taka rozgrzewka, podczas której pracowaliśmy z koszulkami, w których przyszli uczestnicy, uczniowie, przyglądając się wzajemnie temu, co nosimy, dlaczego to nosimy, z jakiego powodu i co to o nas mówi i czy można tak po prostu kogoś osądzić po tym, co ktoś ma na sobie. To, co jakby towarzyszy tym wszystkim naszym działaniom, to jest wychodzenie z tym hasłem miło, sympatycznie gdzieś na zewnątrz. I dziś spotkaliśmy się pod sklepem, gdzie dzieciaki już od 8 rano witały przejeżdżających mieszkańców okolicznych miejscowości. Miłego dnia! Dębska Wola to dosyć niewielka miejscowość, leżąca w gminie Morawica w województwie świętokrzyskim. Liczy mniej więcej około 700 mieszkańców. Nie ma tutaj żadnej instytucji kultury, z wyjątkiem szkoły i może biblioteki. Więc nasze życie takie kulturalne, społeczne ogranicza się do pójścia w niedzielę do kościoła i przyjścia do szkoły. Więc jakby tutaj moim celem i zawsze marzeniem było to, żeby dzieci miały szerszy udział w kulturze. To mam nadzieję zaprocentuje potem w ich dorosłym życiu, bo będą śmiałe, otwarte i nie będą miały kompleksów, że nie robiły czegoś,
co miały robić szanse dzieci na przykład z dużych miejscowości. Uważam, że sztuka jest takim medium, który pozwala im się otworzyć, pozwala im zaistnieć, pokazuje im, że też mają szansę z tej małej miejscowości wyjść, coś osiągnąć, mają szansę zrealizować swoje marzenia i plany.